Aleluja. Postaram się nas zachęcić, siebie też oczywiście, do modlitwy. Także wiemy, że teraz taki bardzo ważny tydzień dla naszego Kościoła, kochani. To jest tydzień postu i modlitwy. Wiadomo, kto ile może pościć, podejmuje post. Modlimy się wszyscy razem, co nie wspólnie, tak żeby po prostu przyjść do Boga, żeby zbliżyć się do Niego, żeby nasze relacje się poprawiły. I ja taki kiedyś czytałem takie rady, jak my mamy przychodzić, żeby ta nasza modlitwa była efektywna. Ja to przeczytam. Po pierwsze, przychodzimy w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest najważniejsze. On jest jedyną drogą do Boga i On jest tym, który po prostu, przez którego możemy przyjść w modlitwie, w imieniu Jezusa. Drugą, z chwałą i z dziękczynieniem przychodzimy. Chwalimy Boga i dziękujemy Mu za to, co mamy, że widzimy, że mamy domy, że mamy rodziny, że mamy braci, że mamy zdrowie, że mamy wszystko. Trzecie, bez potępienia, odważnie, bez potępienia, odważnie przychodzimy. Czwarte, motywy naszej modlitwy muszą być właściwe. I to jest bardzo ważne, żeby właściwe motywy, a największym takim właściwym motywem jest oddanie chwały Bogu. Oddajemy Mu chwałę, oddajemy Mu za to, że nas stworzył, że nam dał życie, że jest naszym Ojcem, że pewnego dnia przyszedł do Ciebie, prawda? I poznałeś Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jest to niesamowita motywacja dla mnie. Ja ciągle pamiętam ten dzień, gdy przyjąłem Pana Jezusa i oddałem Mu życie i poszedłem inną całkowicie drogą. Mogłem być gdzie całkowicie inaczej, prowadzić życie i wszystkie rzeczy, ale wybrałem drogę i chcę chwalić Pana. Nasze relacje muszą być właściwe, czyli, kochani, tutaj musimy popatrzeć gdzieś, jak jeżeli jest nieprzebaczenie w sercu, to pojednajmy się, przeprośmy. Tak Jezus powiedział, prawda? Gdy zanosicie modlitwę, przebaczajcie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy przebaczyli wtedy, żebyśmy wszystkie relacje poprawili. Potrzebujemy następną, szósta rzecz, prowadzenia Ducha Świętego i mocy Ducha Świętego i w Nim możemy wszystko. On nam pomaga, On nas wspiera. Duch Święty jest tą podstawą, żeby po prostu to efektywnie się modlić. On nas poprowadzi do odpowiednich modlitw. Nieraz mamy modlitwy tutaj i kochani, naprawdę, nagle przychodzi myśl, o to się modlić, o tego człowieka albo o jakąś rzecz. I ostatnia rzecz, siódma, to zgodnie z wolą Bożą. Musimy zawsze się modlić zgodnie ze Słowem Bożym, z wolą Bożą i wtedy ta modlitwa jest efektywna. Ja, kochani, pamiętam, gdzieś koło 2000 roku były zapoczątkowane te modlitwy sobotnie, że zaczęliśmy się modlić. Od 2000 roku, już teraz który jest, 15, prawie 15 lat. Ile to lat modlitwy? Nawet, prawda, brawo, nawet no kilka zawsze osób. Nieraz przychodziło 20, nieraz przychodzi dwie osoby, nieraz ktoś jest sam. Kochani, ale jest ta modlitwa i ona ciągle jest. Jest naprawdę. I kochani, ja mówię dla każdego z nas, nie z jakimś... Jeżeli przyjdzie nas dwóch, też się modlimy, ale o wiele lepiej jest, kochani, jeżeli nas przychodzi 20 osób, 30 osób, 40 osób, 50 osób. To jest naprawdę takie namaszczenie. I teraz naprawdę modlitwy są jak w te sobotnie, ja mówię, że Piotr Glaser przyszedł któryś ten raz i prowadził uwielbienie. Przyszło nas 12. I naprawdę tak, naprawdę jest inaczej, jeżeli nas jest więcej. I to, co dzisiaj moje takie słowo do Twojego serca, żebyś sobie zaplanował chociaż raz w tygodniu. Jest tyle okazji do modlitwy. Raz w tygodniu, żebyś był, czy rano, gdy brat Piotr prowadzi od 6 do 7, bądź jeden raz, czy przyjdź w sobotę między 7 a 9, jest tu troszkę może więcej osób, ale są, czy te modlitwy kobiet we wtorki, też bądź jeden raz, to jest jeden raz i to nie ja proszę, to Pan Jezus prosi, bo my działamy przez modlitwę i to jest najważniejszy sekret całego naszego powodzenia tego Kościoła i powiem Wam jedno, że naród polski ma pewne przekleństwo. Nie wiem, co to jest. Modlimy się zawsze, żeby Bóg błogosławił, ale zobaczcie, ile ludzi na nowo narodzonych, które oddało Jezusowi Chrystusa, jest w naszym kraju. Jest 40 milionów ludzi, którzy są nawróceni, jest może 100 tysięcy, może 200 tysięcy, ale to jest wszystko. Ludzie, którzy oddali Chrystusowi życie. Ale jeżeli my jesteśmy ludem Bożym, to wierzymy, że to płynie z modlitwy. I tutaj jest werset, ja przeczytam jeszcze werset dla zachęcenia. Taki potężny werset i to jest w liście do Efezjan, w 6 rozdziale pisze, że
Przywdziejcie całą zbroję. I później w 12 pisze, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, z nadziemskimi władzami, z wierzchnościami, z władcami Królestwa Ciemności, ze złymi duchami w okręgach. Bój mamy, pewien bój i my nie wygrywamy, gdy my się nie modlimy. Bo pisze w 18 pisze, w każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czyli modlitwa jest naszą siłą, jest naszą po prostu taką zachętą. Nikt po prostu nie osiąga niczego darmo. Jest w Słowie Bożym tak napisane, ja w to wierzę i wierzę, że Bóg po prostu tak czyni. Chcę, żebyśmy się efektywnie modlili, poświęcili ten czas, poświęcili życie. Jezus powiedział, zaprzyjcie się samego siebie, weźcie krzyż na ramiona i mnie naśladujcie. W czym mamy go? On wcześniej rano wstawał, on się modlił rano, on pościł, on chodził cały czas w duchu. I teraz ja tak jeszcze dwie minutki wezmę. Diabła zadanie, które on ma, jak tutaj czytamy, że bój toczymy, jest pierwsza rzecz podstawowa, żeby człowiek nie poznał Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. To jest jego podstawowe zadanie, żebyśmy tak byli obojętni, wiemy o Jezusie, ale żebyśmy nie zrobili tego kroku i przyszli i powiedzieli, Panie Jezu, wejdź do mojego serca, jesteś Panem mojego życia, ja wiem, co ja robię i dlaczego ja żyję. To jest pierwszy jego cel. Ale drugi jego cel, jeżeli ty to zrobiłeś i to masz, żebyś nie był efektywny. To jest jego wielki cel. Nie bądź efektywny, bądź taki letni, troszeczkę tylko weź sobie tej Ewangelii, tylko tak sobie leciutko na to patrz. A to jest zła droga. To jest taka droga, że my po prostu odchodzimy powoli dzień po dniu. I tutaj jest zachęta ode mnie i od starszych zboru tego kościoła i pastora dla wszystkich liderów, każdych słów. Kochani, bądźmy na modlitwach, bądźmy razem, chociaż jeden raz w tygodniu. Co to robi modlitwa? Ja wam powiem, co to dla mnie robi. Jeżeli ty jesteś na tej modlitwie, dla mnie jest to potężne zachęcenie, bo jest zawsze nas więcej, zawsze jest ten czas. Wiadomo, że Pismo Święte mówi, że Jezus powiedział, że ta modlitwa taka ukryta jest też bardzo cenna. I to każdy z nas robi, co nie? I to Bóg mierzy, ile my jesteśmy sami w tej modlitwie. Ale modlitwa razem też jest cenna. I też oni się razem spotykali na modlitwie i też pisze, że nawet jak wysyłali apostołów, to najpierw pościli, żeby ich wysłać po prostu na jakieś misje. Czyli to jest zachęcenie na to, żebyśmy po prostu walczyli, żeby ten tydzień był efektywny i żeby Bóg później mógł wylać błogosławieństwo na naród polski, żeby ten Kościół, który tutaj jest, mógł efektywnie działać na całą Kanadę i na całą tutaj Toronto. I amen. Błogosławieństwa Bożego.